No cześć, witam w kolejnym, wydaje mi się, że całkiem fajnym i potrzebnym projekcie na tym kanale. Będzie to taki mały portfel pasywny, na który będę przeznaczał przynajmniej w początkowej fazie 1000 zł miesięcznie i w którym będę zbierał wkład własny na przyszłe już takie docelowe i wymarzone mieszkanie lub dom. Horyzont tej inwestycji to około 10 lat. Ja generalnie do tej pory, jak zapewne wiecie, nie byłem przekonany do inwestowania pasywnego. Głównie ze względu na to, że nasza waluta była przesadnie słaba i wolałem wybierać polskie akcje. Teraz chciałbym tak bardzo nieśmiało zacząć poruszać się w tym temacie, trochę też z myślą o osobach początkujących, trafiających na mój kanał, żeby wiedziały, że po prostu istnieje prosta alternatywa dla strategii, którą ja prowadzę, czyli inwestowania aktywnego. Cały czas mam przekonanie, że jest szansa na to, że w swoim portfelu aktywnym będę pobijał wyniki tego pasywnego ale z drugiej strony chciałbym się już zabezpieczać przed tym, że mogę się kiedyś po prostu mocno pomylić lub przed jakimś niespodziewanym wydarzeniem, czyli tak zwanym czarnym łabędziem. No i teraz, zapalnikiem do prowadzenia tej serii jest wprowadzenie przez XTB planów inwestycyjnych. Jeszcze nadmienię, że XTB jest partnerem tego odcinka i kanału. Ja zdecydowałem się polecać konto maklerskie w XTB dlatego, że jako jedyne w Polsce oferuje zakupy akcji i etf bez prowizji do kwoty aż 100 000 euro obrotu miesięcznie. Gdyby ktoś był chętny, to link zostawiam w opisie i z góry dziękuję, bo to jedna z najlepszych form wsparcia tego kanału. No i teraz tak, XTB dał mi wolną rękę, jeżeli chodzi o cenę planów inwestycyjnych, ale ostatecznie ten odcinek powstaje tylko dlatego, że prywatnie uważam plany inwestycyjne za niezłą opcję do rozpoczęcia inwestowania pasywnego no i sam będę po prostu z tego korzystał. To jest coś jak robodoradca inwestycyjny, tylko że zupełnie za darmo. W tym momencie inwestowanie pasywne staje się w Polsce najtańsze i najprostsze w historii, bo autentycznie możemy poświęcić może z godzinę na wstępny research, jak zbudować taki prosty portfel pasywny, a później wszystko dzieje się automatycznie, ale zaraz to pokażę. No i też nie ukrywam, że jeżeli HOSSA na polskich akcjach będzie postępować to coraz chętniej będę wspominał właśnie o inwestowaniu pasywnym, bo bardzo zależy mi, żeby jak najwięcej osób zrozumiało i polubiło tę ideę inwestowania długoterminowego, no a nie ukrywajmy, że 90% inwestorów wyjdzie lepiej na takim pasywnym podejściu. W tym produkcie widzę szansę na to, że kiedyś faktycznie przeciętny Polak mijany na ulicy będzie miał kupione w telefonie jakieś akcje światowe za pośrednictwem ETF-u. Taka wizja jest o tyle fajna, że rynki akcji w długim terminie z reguły rosną i taka narodowa moda na inwestowanie zapewne w dłuższej perspektywie poprawiłaby życie nas wszystkich i wypchnęła Polskę trochę wyżej na arenie międzynarodowej. Tak naprawdę silny kraj budują właśnie takie silne i niezależne jednostki, a nie oszukujmy się, że w kapitalizmie ta niezależność jest rozumiana często jako po prostu niezależność finansowa. Dobra. Wstęp teoretyczny mamy za sobą. Nie miejcie mi za złe, że tak o tym gadam, ale dla mnie cała idea, jaka stoi za naszymi działaniami, jest równie istotna co samo działanie. Zaczynam brzmieć jak ksiądz, muszę się trochę chyba ogarnąć. Aha, no i ten portfel pasywny będzie miał swój pasywny kącik w portfelu publicznym, ale nie będę go wliczał do całości. Powiedzmy, że to będzie kiedyś taki punkt odniesienia, żeby sprawdzić, która strategia sprawdziła się lepiej. Ta moja aktywna, czy zwykłe inwestowanie pasywne, poświęcając 3 minuty miesięcznie. Ja sam to bardziej postrzegam jako taką inwestycyjną świnkę skarbonkę na określony cel, więc będę o niej pamiętał, będę regularnie pokazywał, co się dzieje w środku tej świni, ale nie będę jej na razie doliczał do tej aktywnej części portfela publicznego. No to co? Przechodzimy do samej aplikacji. Co się gapisz, chyba mam pieniędzy? Klikamy na dole ikonkę sejfu z napisem Safe. Dalej mamy przyjacielską podpowiedź od Pana Kaktusa, że faktycznie pomimo tego, że ETF-y na akcje i obligacje historycznie mają raczej pozytywne stopy zwrotu, to mogą być, a powiem więcej, pewnie będą momenty, w których nasza strategia będzie na stracie lub będzie stała w miejscu, czego doświadczyli chociażby inwestorzy pasywni przez ostatnie dwa lata. Wydaje mi się, że takim rozsądnym horyzontem będzie horyzont dziesięcioletni, ja jak zwykle pozwolę sobie na nieco bardziej aktywne podejście, jeżeli moje ETF będą na początku spadać, to pewnie będę się skłaniał do zwiększania tych comiesięcznych dopłat, czyli będę tutaj wpłacał trochę więcej niż 1000 zł. Teraz trafiamy do panelu, w którym znajdują się ETF, na bazie których będziemy mogli zbudować swój plan inwestycyjny dla początkującego to może być na starcie nieco przytłaczające, ale musicie wiedzieć, że w 95% przypadków najskuteczniej będzie zbudować taki plan z dwóch, czy trzech ETF-ów. W razie czego do tych planów można zrobić chyba z 10 w ogóle, jeżeli pierwszy raz masz do czynienia z inwestowaniem pasywnym, to wyjaśnię, że ETF-y są takimi koszykami akcji lub obligacji, dzięki którym za jednym kliknięciem możemy kupić np. Na 500 największych amerykańskich firm i nie musimy dokonywać 500 pojedynczych transakcji. W zamian za tę wygodę naliczana jest naprawdę niska opłata rzędu np. 0,2% rocznie. Każdy ETF będzie miał inną opłatę za zarządzanie i powiem o tym za chwilę. Może tylko nadmienię, że do tej pory w Polsce mieliśmy albo aktywne fundusze, które pobierały opłaty rzędu 2, 3 i więcej procent, albo robodoradców, w których musimy liczyć się z opłatami uśredniając około 1 lub powyżej 1% rocznie. Myślę, że ta oferta od XTB to kolejny cios w fundusze aktywnie zarządzane i robodoradców i szczerze mówiąc bardzo dobrze. W internecie trafiłem na parę historii, gdzie fundusze aktywne na polskie akcje potrafiły przez 20 lat wygenerować jakieś śmieszne stopy zwrotu, mimo że rynek w tym czasie urósł wielokrotnie, właśnie ze względu na ogromne opłaty za zarządzanie. No to tak jak mówiłem, wszystko będzie dosyć proste, ale pokażę wam tak w skrócie krok po kroku, jak działa ta aplikacja. Generalnie zachęcam, żeby się tym trochę samemu pobawić. Kliknijmy sobie w te trzy kreseczki na górze, i to są ustawienia filtrów, które nałożymy na wyszukiwanie funduszy ETF. Można tutaj zmienić walutę. Ja celowo wybieram euro, bo chcę zdywersyfikować się jeszcze w jakimś małym stopniu właśnie na tę walutę, a poza tym w Polsce dosyć łatwo kupić, wpłacić i wypłacić euro bez konieczności jakichś skomplikowanych zabiegów, żeby uniknąć prowizji. Dalej wybieramy ocenę funduszu, która jest wystawiana na podstawie pięciu kryteriów. Nie będziemy się w to zagłębiać, ale na start zostawię 5, 4 i 3 gwiazdki, więc odrzucimy pewnie jakieś małe, mało znane fundusze, a ja i tak chcę zainwestować w duże i znane. Dalej zaznaczam sektory, które mnie interesują i ponieważ to ma być portfel zupełnie pasywny, to interesują mnie akcje globalne i obligacje globalne. Działam trochę wbrew sobie, bo ja tak naprawdę mam dosyć twarde przekonania co do zachowania poszczególnych rynków, ale robię ten portfel pasywny specjalnie, żeby w jakimś małym stopniu ubezpieczyć się na wypadek swoich błędów w ocenie, które będą mi się zdarzać wielokrotnie dalej zostawiam zaznaczenie, żeby aplikacja wyszukiwała tylko fundusze akumulujące, bo nie chcę, żeby powstał obowiązek podatkowy za każdym razem, kiedy dostanę dywidendę z mojego ETF-u. Dodatkowo taka opcja jest też znaczną oszczędnością podatkową w długim terminie, właśnie wybór tych funduszy akumulujących dywidendy i odsetki. Klikamy zastosuj i faktycznie na pierwszym miejscu jest ETF, który już pierwotnie chciałem wybrać, czyli iShares Core MSCI World jest to ETF na największe spółki z całego świata, oczywiście z przewagą tych amerykańskich. Po kliknięciu w symbol i w kółeczku, dostajemy wszystkie najważniejsze informacje. Waluta to faktycznie euro, typ ETF-u akumulujący. Kliknijmy teraz w dane rynkowe i najbardziej interesuje nas tutaj wskaźnik kosztów zarządzania. W przypadku wybranego przeze mnie ETF-a jest to 0,2%, więc to jest naprawdę niski koszt, jak na to, że dostaję ekspozycję na największe firmy na całym świecie. Zobaczcie, że tutaj faktycznie w największych pozycjach jest Apple, Amazon czy Nvidia. Wracamy i klikam plusik, dodając ETF do mojego planu. W poszukiwaniu drugiego ETF-a zjeżdżam na dół i mój wzrok przykuwa kolor czerwony, bo szukam obligacji, a obligacje ostatnio zaliczyły sporą BSE i mamy już kolejny fundusz, którego szukałem, czyli iShares Score Global Aggregate Bond. Faktycznie jest to ETF akumulujący waluta euro, koszt 1%. 10%. Wracam i klikam plusik. Zobaczcie, że w taki sposób mniej więcej odwzorowuje alokację ETF-u Vanguard Life Strategy, a koszty, które poniosę, będą odrobinę mniejsze, bo tamten ETF Vanguarda kosztuje 25% rocznie, a tutaj te oba etf -y razem będą kosztować tam bodajże 18%. Przechodzimy dalej. Teraz wybiorę alokację, ja zdecyduję się właśnie na 80% w akcje i 20% w obligacje, gdyż mam przed sobą długi horyzont inwestycyjny, a poza tym mocno wierzę w rynek akcji. Na górze mamy informację, że gdybym złożył taki portfel 5 lat temu, to miałbym 68% stopy zwrotu, a w najgorszym momencie widziałbym na swoim rachunku minus 5,83% i było to oczywiście podczas lockdownu. Nie nastawiałbym się raczej na powtórkę tak wysokiej stopy zwrotu za kolejne 5 lat, chociaż tutaj nigdy nic nie wiadomo. Tak jak mówiłem, im bardziej to wszystko będzie spadać, tym więcej będę kupował. Moja główna strategia inwestycyjna oczywiście zostanie niezmienna, ale jak już testować i polecać jakieś rozwiązanie, to czemu by nie zrobić tego na żywym organizmie? Dzięki temu będziecie mogli z miesiąca na miesiąc obserwować, jak zmienia się wartość tego portfela, no i czy ostatecznie uzbieram na ten wkład własny. W ogóle, jeżeli odpowiednio ustawimy cykliczny przerw w naszym banku i autoinwestowanie w XTB, to można właściwie zapomnieć o całym procesie i wszystko będzie działo się samoistnie. Taka automatyzacja swojej strategii ma swoje plusy, bo nie jesteśmy narażeni wtedy na podejmowanie decyzji pod wpływem emocji. Aha, no i na pewno pojawią się zasadne pytania o to, że w planach inwestycyjnych kupowane są nie tylko całe jednostki ETF, ale też części ułamkowe. Jest to oczywiście podyktowane tym, żeby jak najdokładniej odwzorować wybraną przez nas alokację. To co musicie na pewno wiedzieć, to to, że każda pełna jednostka ETF-u jest waszą pełną własnością i jest przypisywana do waszego nazwiska w krajowym depozycie papierów wartościowych państwa, w którym zarejestrowany jest ETF. No to kupujemy. Oho, już mnie gruba zwyleszczył. Jeszcze musicie wiedzieć, że XTB dało mi zupełnie wolną rękę, jeżeli chodzi o ocenę tej funkcjonalności. I po pierwszym kontakcie muszę powiedzieć, że jestem całkiem zadowolony. Z minusów, które zauważyłem, to szkoda, że nie ma tutaj tych polskich ETF-ów od Beta Securities, na przykład na SWIG 80, bo to też by był fajny ukłon w stronę polskiego rynku. Aha, no i na razie nie ma wersji tej aplikacji na komputery stacjonarne, ale z tego co wiem, w przyszłości się pojawi. Nas no takich niewątpliwych plusów jest to, że mamy już naprawdę prostą możliwość inwestowania pasywnego i to w dodatku bezkosztowo, jeżeli kupujemy etf -y w ich oryginalnej walucie. Pamiętajcie, że jeżeli kupimy ETF notowany w euro za polskie złote, to zapłacimy dodatkowo 0,5% prowizji za przewalutowanie. Chyba największą wartością dodaną jest ta automatyzacja całego procesu, bo też moglibyście spytać, czemu po prostu nie mogę kupić dwóch ETF-ów osobno i tyle. Pierwszy zakup byłby faktycznie dosyć prosty do zrobienia, no ale później, żeby pilnować odpowiedniego balansu portfela, trzeba czasami się trochę namęczyć, a tutaj plan inwestycyjny robi to w 100% za nas. Jeżeli akcje mocno wzrosną w moim planie i będą stanowić np. 85%, w momencie, w którym ja dążę do 80%, to mój plan będzie kupował odpowiednio więcej ETF-u na obligacje i w taki sposób długoterminowo utrzymamy zakładaną alokację. Dajcie proszę znać, co sądzicie o tych planach inwestycyjnych i czy sami zamierzacie z tego korzystać. Myślę, że jeżeli ktoś inwestuje aktywnie i nie za bardzo interesuje go inwestowanie pasywne, to te plany są taką dobrą opcją, żeby, nie wiem, na przykład pokazać rodzinie czy znajomym, bo właściwie, jeżeli odpowiednio ich nakierujecie i wytłumaczycie, o co chodzi, to nie muszą nic dodatkowo wiedzieć, żeby wziąć udział w tym globalnym wzroście rynków akcji i inwestować pieniądze w taki racjonalny, długoterminowo sposób. Ja sam zresztą spróbuję pokazać to swoim znajomym, którzy do tej pory byli sceptyczni do rynku akcji, no bo po prostu się tym jakoś specjalnie nie interesowali. Gdybyście mieli jakieś pytania, to śmiało zostawiajcie je w komentarzach, postaram się w miarę możliwości udzielać odpowiedzi. Z nowymi produktami jest tak, że bardzo dużo rzeczy wychodzi w praniu, i dlatego sam zdecydowałem się założyć ten mały portfel pasywny, żeby po pierwsze oswajać się z takim sposobem inwestowania i być gotowym na inwestowanie w ten sposób większych pieniędzy. A po drugie, dlatego, że w praktyce będę w stanie pomóc Wam w razie wszelkich wątpliwości co do tych planów inwestycyjnych. Dzięki, że wpadacie tutaj tak regularnie, mam nadzieję, że zobaczymy się tu również za rok, żeby zobaczyć, czy rozpoczęcie inwestowania pasywnego właśnie teraz, kiedy indeksy giełdowe są blisko swoich szczytów, było dobrym pomysłem. Tymczasem już się z Wami żegnam i zapraszam do oglądania innych odcinków na kanale. Życzę jeszcze raz udanego 2024 roku i do usłyszenia już niebawem.